Dzień dobry, witamy Was na naszym dzisiejszym webinarze. Widzę, że już powoli tutaj się wszyscy wsypujecie do naszego pokoju webinarowego. Jakby ktokolwiek dał znać na czacie, że czy nas widać, czy nas słychać, to byłoby super. A ja już powoli Wam mówię, co Was dzisiaj czeka. Ten wspaniały wieczór, który postanowiliście spędzić ze mną, z Bartoszem i z UX-em. Widać nas, słychać. Słuchajcie, Bartosz jest naprawdę wspaniałym specjalistą do UX-a, ale to on za chwilę Wam powie o swoich osiągnięciach i skąd wziął tyle doświadczenia. Natomiast ja Wam chciałem troszkę powiedzieć o temacie i formule naszego dzisiejszego spotkania. Temat dzisiejszego webinaru, tak jak widzicie, to jest jak tworzyć innowacyjne rozwiązania i budować kulturę innowacyjną w organizacji. Też dowiecie się, jak to wszystko nawiązuje do UX-a. Natomiast jeżeli chodzi o formułę, to chcielibyśmy zrobić tak, że każdy będzie miał dzisiaj możliwość zadać pytanie i oczywiście udzieli Wam Bartosz na nie odpowiedzi, możliwie wyczerpująco. Natomiast chcielibyśmy, żebyście zaczekali z pytaniami do końca webinaru. Myślę, że część merytoryczna, którą dla Was przygotował Bartosz, będzie trwała około godziny, może troszkę krócej, może troszkę dłużej, a potem zrobimy sobie taką interaktywną sesję pytań i odpowiedzi, która nie będzie nagrywana i nie pojawi się na YouTubie, także to jest taki bonus, że jesteście dziś tutaj z nami na żywo. Także możecie zadawać pytania zarówno na czacie, jak i przez moduł Q&A, ja je wszystkie zbiorę i po prostu odpowiemy na koniec. To też jest w związku z tym, że po prostu część odpowiedzi może się pojawić w dalszej części prezentacji, więc to pod tyle z kwestii organizacyjnych, bo widzę, że jest już nas ponad 70 osób, więc myślę, że możemy śmiało zacząć. Ja oddaję głos Bartoszowi, wyłączam się i wracam do Was na początku sesji Q&A. A on już Wam powie, dlaczego właśnie od niego warto uczyć się techników UX-a. Cześć wszystkim, dzięki za te słowa wstępu. Dokładnie tak jak powiedziałeś, dzisiaj porozmawiamy o tym, jak tworzyć innowacyjne rozwiązania i jak w ogóle budować taką kulturę w organizacji, która się skupia na innowacji. Ale zanim w ogóle o tym zaczniemy mówić, to chciałem Wam powiedzieć, dlaczego właśnie ja jestem może dobrą osobą, żeby Wam o tym opowiedzieć. Więc jestem UX designerem, pracuję jako konsultant od 13 lat w tej branży. Pracuję zarówno z dużymi organizacjami, takimi jak Hewlett Packard, Google, innymi korporacjami z rynków takich finansowych i e-commerce, ale również dzięki takiemu stowarzyszeniu, w takiej organizacji jak Google for Startup Accelerator. Jestem też takim mentorem dla wielu startupów, nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie i świecie. I trochę od 13 lat udało mi się pracować z kilkunastoma firmami, trochę w Europie, w Polsce, oczywiście na Bliskim Wschodzie i w Stanach. Tak pomyślałem sobie, że zbiorę takie swoje myśli i przemyślenia, które są związane właśnie doświadczeniem jak w pracy w projektach z tymi organizacjami. Opowiem Wam o tej innowacyjności, dlaczego właśnie warto być innowatorem, a właśnie dlaczego trzeba i jak do tego w ogóle podejść. Jaka jest rola w ogóle UX-a w tym, albo wydaje mi się, że jest bardzo duża w tworzeniu tej kultury organizacji jako takiej innowacyjnej. To, co również robię, to jestem członkiem takiej grupy, która się nazywa Enterprise Design Associates i to są osoby, to są eksperci, którzy łączą ze sobą wiele różnych doświadczeń, które mają w różnych obszarach. To są zarówno eksperci właśnie designu, jak i IT, jak i powiedzmy strategii marketingu i próbujemy razem stworzyć jakąś wspólny proces, bo każda z tych grup ma jakby swój proces pracy i bardzo często on się jakoś tam nie pokrywa, więc próbujemy to jak wspólnie uspólnić. I dzięki temu też mam taką jakby szerszą wiedzę z zakresu w ogóle jakby tworzenia projektów, rozwijania innowacji w organizacji. No i ogólnie w Startup Accelerator już Wam powiedziałem na początku. A tak ogólnie, tak sobie myślę, jak skonkludować tym, czym się zajmuję, to bym powiedział to w takich dwóch zdaniach, czyli pierwsze, staram się rozwiązywać problemy, które są wywołane przez nową tą erę, naszą erę cyfrową, w której obecnie żyjemy, która obecnie nas otacza, oraz tworzyć właśnie opłacalne, innowacyjne rozwiązania.
I to jest w ogóle bardzo trudne, bo możemy o tym pomyśleć, o tym sobie w taki bardzo prosty sposób, okej, okay, co to jest w ogóle innowacja jak można określić, że dane rozwiązanie jest właśnie innowacyjne oraz dlaczego w ogóle musimy takie innowacyjne rozwiązania tworzyć, a nie po prostu zajmować się standardowymi swoimi operacjami, które mamy na co dzień. I od tego zacznę. Od tego zacznę moją prezentację, naszą rozmowę. Że od czego, dlaczego właśnie warto tworzyć innowacje i dlaczego to jest w ogóle jakby taki punkt wielu właśnie dyskusji, wielu strategii, wielu wizji w danych organizacji, że chcemy być innowacyjni, chcemy zmieniać swoje produkty i dostarczać te wyjątkowe rozwiązania. Ja myślę, że na to składa się kilka czynników. Jednym z takich pierwszych jest taki bardzo podstawowy. Ja uważam, że żyjemy właśnie w takiej erze rewolucji cyfrowej. To jest kolejna rewolucja, którą ludzkość przeżywa i w obecnej tej sytuacji, w trakcie tej rewolucji wszystko właściwie staje się zdigitalizowane, wszystko musi mieć jakieś swoje odpowiedniki właśnie w tym świecie cyfrowym, zarówno produkty i usługi, które standardowo były czysto analogowe, które właściwie można było powiedzieć, że firmy, które się nimi zajmowały, nie musiały mieć nic wspólnego jakby właśnie z tą erą cyfrową, z rynkiem cyfrowym. W obecnej sytuacji muszą myśleć o tym rynku, muszą myśleć o tym, jak ucyfrowić swoje, jak dodać swoje produkty i usługi do tego świata cyfrowego. Kolejną elementem jest taki czynnik, który jest bardzo istotny, jest to, że najwięksi innowatorzy, którzy gdzieś tam, o których słyszeliście, czy gdzieś tam się pojawiają co jakiś czas w świecie, właściwie jakby jednym głosem mówią, że jakby innowacja jest jakby kluczem do sukcesu. Albo tworzymy innowacje, albo nie idziemy do przodu. I tu jest jakby bardzo mocne podkreślenie przez tych liderów tych organizacji, że właśnie musimy tworzyć innowacje, musimy je robić, bo inaczej po prostu przegramy na rynku, przegramy z naszą konkurencją. I tutaj jest taka krótka historia, których jest jest bardzo dużo, ale tutaj chciałem pokazać wam tę historię o jeszcze zamierzchłych czasach, początku, końca XX wieku, początku XXI wieku, w której istniały dwa rynki. Rynek właśnie filmów takich do aparatów cyfrowych, jak i w ogóle do aparatów fotograficznych, jak i w ogóle rynek aparatów fotograficznych. No i wtedy one po prostu były właśnie na tej górce, wszyscy producenci, wszyscy kupowali takie aparaty, czy też filmy, producenci tych filmów żyli sobie jak pączki w maśle, ciesząc się wysoką sprzedażą, no i przyszła właśnie ta innowacja przez rynek właśnie cyfrowych aparatów, który po prostu totalnie wykosił właściwie te firmy, które skupiały się na takim standardowym modelu sprzedaży właśnie tych filmów do aparatów, bądź też standardowych aparatów. I oczywiście zarówno firmy do aparatów, jak i aparaty na klisze istnieją nadal, ale jest to jakaś nisza, właściwie też nisza, powiedziałbym, często jakaś artystyczna, która w porównaniu z jakby globalnym rynkiem aparatów cyfrowych nawet nie jest do porównywania. I to się stało na przełomie tam 10 lat na początku XXI wieku, a dzisiaj jakby patrząc na to, 10 kolejnych lat później, w ogóle te aparaty cyfrowe stały się tak samo, może nie aż dokładnie tak samo, ale jednak bardzo ten rynek zmalał do jakiejś tam niewielkiej ilości bardzo jakby wykwalifikowanych profesjonalistów, a wszyscy my, zwykli zjadacze chleba, to co robimy, no to po prostu mamy swój aparat cyfrowy w większości przypadków po prostu w komórce, która nam dostarcza te same możliwości, a jest o wiele bardziej praktyczniejsze. I patrząc na to z perspektywy w ogóle organizacji, można by powiedzieć, że albo taka organizacja właśnie jest innowacyjna, tworzy pivot, i zmienia swój model biznesowy i rozwija się w tej nowej sytuacji, bądź też, tak jak tutaj na przykładzie Kodaka,
przestaje istnieć po prostu, wypada z rynku, bo nie jest w stanie jakby podążać za tą zmianą, bo po prostu skurczy się na jego rynek i ta firma wypada z obiegu. Równie dobrze takim porównaniem, pokazaniem tej specyfiki, tego, że firmy, które są innowacyjne, które jakby inwestują w proces rozwoju innowacji, zdecydowanie lepiej sobie radzą na rynkach, na giełdzie, outperformują, takie słowo, inne firmy, które porównujemy. I to jest takie ciekawe zestawienie stworzone przez Harvard Business Review, które pokazuje, że jeżeli weźmiemy firmy, wyciągniemy z takiego indeksu S&P, czyli 500 największych firm na rynku Stanów Zjednoczonych i zestawimy, jak te 500 największych firm radzi sobie w porównaniu z takimi firmami właśnie, które tutaj są określane jako design index, czyli takimi firmami, które są cyfrowe, które nastawiają na innowacje, takie jak Apple, czy właśnie IBM, czy Microsoft. Jakby widać gigantyczną różnicę między ich rozwojem i ich jakby zyskami, które generują. Kolejną rzeczą, którą można powiedzieć o innowacji, jest taka, że ludzie myślą o innowacji jako coś, co po prostu wybucha i nagle się cała nasza rzeczywistość zmienia. Niemniej jednak ten proces jest troszeczkę inny, niemniej jednak on faktycznie przyspiesza, czyli możemy jakby zobaczyć pewnego rodzaju fale wznoszące te innowacyjne produkty, kierunki. Tak samo jak tutaj właśnie mamy ten przykład samochodu, który stworzył Google w 2009 roku bodajże. To jest samochód, który tam jest elektryczny, ale to, co było w nim jakby ważne, to jest to, że on nie ma kierownicy, on jest po prostu takim self-driving cars. No i one tam jeździły po San Francisco czy tam po kampusie Google'a i nikomu tak było taką ciekawostką, której nikt tak za bardzo się nie przyjmował. A już na pewno nie przejmowały się tym konkurenci tacy jak Volkswagen czy BMW. I to, co jest jakby bardzo istotne w rozwoju tej innowacji, jest to, że potem przychodzi taki moment, w którym wszyscy zaczynają się zastanawiać, co przegapiliśmy, dlaczego tego my nie zrobiliśmy jako pierwszy. No i tam 5 lat później o tym, jak Google właśnie zaczął opowiadać o tych swoich jeżdżących samochodach, Tesla stworzyła swój super samochód i nie dość, że był elektryczny, to powiedzieli, hej, jeszcze on tak naprawdę, to jeszcze potrafi też samodzielnie jeździć i tylko czekamy tak na prawo, żeby które dostosuje tę możliwość naszej do tego, żeby on po prostu jeździł samodzielnie, a nie z kierowcą. No i tutaj jest ten moment właśnie, kiedy wszystkie duże firmy zaczęły się zaczęły panikować i też zaczęły tworzyć te swoje rozwiązania. No i tam rok później BMW, Audi i wszystkie inne duże firmy również pokazały swoje samochody, które jeżdżą bez kierowców, więc ten skok, który rozpędza te innowacje, jest taki logarytmiczny, że mamy powiedzmy na początku 5 lat od tego samochodu Google'a, który gdzieś tam się pojawia się jakaś technologia, pojawia się jakaś zmiana, ale nie za bardzo nie wywiera ona zbyt dużego impaktu. I potem dochodzi ten moment, kiedy duzi gracze zaczynają to po prostu wszystko zaczynają adaptować, ale już i tak zazwyczaj są jakby trochę spóźnieni, przebywają jakby z tym pierwszym graczem, z pierwszym innowatorem, takim jak w tym przypadku była Tesla, ale na przykład co będzie dalej, czy na przykład firma, która w 2019 roku w Dubaju weszła na giełdę i powiedziała, że hej, samochody, które same jeżdżą, to fajne, ale tak naprawdę dużo bardziej praktyczne byłyby samolatające drony, byłyby bezpieczniejsze, jakby tworzą jakby takie rozwiązania. Czyli ten moment, ten impact innowacji musi być zostać też wyłapany i to, co jest ważne, to cały czas śledzenie tego i cały czas podążanie za tą innowacją, próbę prześcignięcia konkurencji w tworzeniu jej. Okej, ale jak w takim razie można budować taką innowację i dlaczego UX ma tutaj taką bardzo ważną rolę w ramach organizacji?
Po pierwsze, myślę sobie, że to, co jest jakby bardzo istotne, to jest to, żebyśmy zrozumieli, że nie ma jednego typu innowacji, że tak naprawdę to, co przez to rozumiemy pod słowem innowacja, tak potocznie klasyfikujemy w tej innowacji, która się nazywa takim breakthrough innovation, czyli przełomową innowacją, czyli coś, co w momencie, kiedy tworzymy, budujemy, rozwijamy, zmienia zasady gry, zmienia rynek i otaczające nas jakby te otoczenie konkurencyjne, czyli tworzy po prostu zupełnie nowy obszar jakby takiej właśnie walki konkurencyjnej. Ale również oprócz takiej przełomowej innowacji możemy tworzyć innowację, która się nazywa, została skończona jako innowacja podtrzymująca, czyli jakby to jest taki rozwój inkrementalny, w którym najpierw mówimy o tym, że jakby określamy sobie jakiś cel, że chcemy mieć na przykład, nie wiem, luksusowy samochód, który ma też możliwość jakby takiego przyjemności z jazdy, tak, sportowej przyjemności z jazdy. I za każdym razem, kiedy tworzymy kolejny model, jakby dodajemy coś, jakby tworzymy, jakby podążamy zgodnie z naszą strategią, z naszą wizją, dodając jakieś tam kolejne odsłony tego innowacyjnych rozwiązań, które wspierają tą naszą wizją. To jest ten model innowacji podtrzymującej. Inne sposoby tworzenia innowacji to jest na przykład stworzenie nowego rynku, tak? Czyli zmieniamy nasz status quo i próbujemy przyciągnąć za pomocą nowego produktu, zupełnie innego, innych zupełnie użytkowników, innych klientów, którzy do nas dołączają. Tak? Czyli na przykład właśnie tworzymy rodzinny samochód, który też dosyć przyjemnie się prowadzi i przyspiesza. Ostatnim takim typem innowacji według Jake'a Nissona jest innowacja bezkonkurencyjna, czyli to jest disruptive innovation po angielsku. I to jest taka innowacja, która w jakiś prosty i łatwy sposób, zmieniając tylko kilka, jakby układając inaczej te dostępne nam produkty i usługi, tworzy pewnego rodzaju produkt, który na przykład jest tańszy albo jest produktem, który nasza konkurencja się nie spodziewała, jest trudno jej dostarczyć tą samą wartość na przykład w takim samym obszarze. I tutaj jest dobrym przykładem właśnie Mini, który jest jakby częścią oczywiście BMW i za zdecydowanie niższą cenę jest w stanie dostarczyć właśnie tą drapieżność, ten przyjemny zjazd, przynajmniej według BMW. Więc te różne typy innowacji, kiedy mówimy o, jakby uzupełniają ten cały obszar tego, w którą stronę możemy pójść, jak możemy zrobić, żeby być innowacyjni, że to nie tylko chodzi o te takie wyjątkowe innowacje, które zmieniają całe nasze otoczenie biznesowe, ale również te pozostałe są istotne. Według Forbesa, żeby takie innowacje stworzyć, należałoby skupić się w tych siedem typów na tworzenie innowacji. To, co jest jakby w nich istotne, to jest jakby skupienie się na potrzebach użytkownika, na umiejętność wyciągnięcia i zrozumienie tych potrzeb, które nasi klienci, nasi użytkownicy tak naprawdę mają. I tutaj głównie chodzi o to, żeby zrozumieć ten moment i te interakcji naszego klienta z naszym produktem bądź usługą. Coś, co pozwoli nam na znalezienie tej wartości w naszym produkcie, które jakby rozwiąże ten problem tego użytkownika w momencie tej interakcji. To, co jest też jakby istotne, to jest też taka umiejętność szybkiego dochodzenia do rozwiązań, czyli szybkiego, czyli przed, nawet jeszcze przed jakby zainwestowaniem bardzo dużej ilości środków czy też czasu na stworzenie jakiegoś rozwiązania i wypuszczenie go na rynek, ale właśnie spróbowanie zrobienia tego, osiągnięcia tej wiedzy i przetestowaniu tego rozwiązania za pomocą właśnie tworzenia jakichś testów i prototypów jeszcze przed zaangażowaniem całej tej maszyny tworzącej rozwiązanie. I to jest też właśnie związane z tym oceniem potencjału rynkowego i ryzyka.
To, co tutaj jest w ostatnim punkcie, który jest bardzo dla mnie też ważne, i o którym też będę chciał o tym powiedzieć, jest tutaj jest jakby to opisane jako koordynacja działań w całej organizacji, czyli spróbowanie, stworzenie właśnie takiej kultury, które pomimo różnych departamentów, pomimo różnych jakby typów pracy, każdy departament jakby zajmuje się czymś zupełnie innym, jest w stanie myśleć wspólnie i działać tak, aby osiągnąć ten wspólny cel, którym jest jakby właśnie stworzenie tego innowacyjnego produktu bądź usługi. Okej, to można byłoby się zastanowić, jak znaleźć taką unikalną wartość dla klienta, jak ją poszukiwać, kto jest za to odpowiedzialny i kto tak naprawdę szuka jej wewnątrz organizacji. I ja sobie myślę, że zaczynając w ogóle od tej wartości od użytkownika, co jest jakby, jak właśnie znaleźć dobre rozwiązanie, ja sobie zawsze myślę o tym w ten sposób, że żyjemy w takim świecie, to się nazywa w takim complex systems, to jest po prostu bardzo złożony system, w którym nie ma jednej dobrego rozwiązania. To nie jest tak, że jak pracujemy z kimś nad jakimś projektem, to jest tylko jedno najlepsze rozwiązanie, które teraz my musimy odkryć jako projektanci, jako część zespołu, żeby osiągnąć sukces. To tak nie działa. Jest bardzo dużo, właściwie nieskończone wiele rozwiązań, które mogą nam przynieść ten sukces, ponieważ właśnie musimy je jakby dobrze zdefiniować i wybrać te, które są dla nas najbardziej optymalne w danym momencie. I to jest właśnie ta jakby praca nad tym wicked problem, z takim problemem, który właśnie nie jest taki zero-jedynkowy. I teraz jak to zrobić? Po pierwsze, to, co jest istotne, to jest to, że jest bardzo duża wiedza na temat pomysłów, jakichś rozwiązań w każdej organizacji i każda grupa w tej organizacji ma jakiś swój pomysł na dokonanie tego, tylko bardzo często pomysły gdzieś tam znikają w organizacjach, nie są sprecyzowane, albo też brak takich jakichś procesów, które mówią, że okej, to wybieramy, idziemy w tym kierunku, bo to jest jakby najtrudniejsza z tych rzeczy, czyli określenie kierunku, w którym idziemy. I to nawet nie chodzi o taki oczywiście kierunek z punktu widzenia wizji czy modelu biznesowego danej organizacji, która gdzieś tam powinna być na poziomie zarządu określone, tylko takiego nawet najprostszego, czyli jak mamy kilka rozwiązań, które myślimy o tym, żeby wdrożyć, to nie wiemy, które wybrać. I teraz, żeby dobrze je wybrać, należałoby się kierować jakby takim głównym naszym wskaźnikiem tego wyboru powinny być jakby wiedza na temat użytkowników i ich potrzeb, tak? Czyli powinniśmy wiedzieć, który z tych rozwiązań stworzy tak zwany największy impact, przyniesie największą wartość dla naszych klientów. No i oczywiście jakby taki najupraszczający jest pokazana ta mapa, która jest taką standardową mapą value versus difficulty, czyli co konkretne rozwiązanie nam przyniesie, jak bardzo pomoże to naszym użytkownikom, jak to rozwiąże ich problemy versus to, ile my musimy włożyć pracy w naszą organizację, żeby po prostu to w ogóle stworzyć. Możemy wtedy to podzielić na różne typy projektów, które powinniśmy realizować. Ale to, co chciałem powiedzieć, to jest to, że właśnie że powinniśmy się zawsze jakby wspierać tą wiedzą na temat użytkownika i ich potrzebami, które powinny być tym naszym głównym wyznacznikiem wyboru kierunku rozwoju i kierunku tego projektu, który chcemy realizować. Kolejną rzeczą, która jest bardziej jakby istotna w tej organizacji, to już o tym mówiłem trochę, to jest kwestia silosów organizacji. Zwłaszcza w dużych organizacjach, ale również i w startupach. Mam taki problem, że mamy wiele różnych departamentów i te departamenty nie działają jako zespół. One głównie działają jako właśnie takie silosy, które nie są skomunikowane. I każdy z tych silosów ma jakby swoje określone cele, bardzo często sprzeczne ze sobą. Mają jakieś swoje animozja związane z pokazaniem swojej pozycji wewnątrz organizacji, nie mają wspólnej wizji, bo ponieważ ona dyskutowana gdzieś tam na jakimś wysokim poziomie i potem jakoś nie przekłada się na pracę taką operacyjną w tych departamentach. No i to powoduje takie
rozczłonkowanie się tej organizacji na jakby wiele różnych grup, które się ze sobą nie komunikują, a wręcz przeciwnie, każda jakby tworzy swój własny podprojekt i go przekazuje dalej. I jest też taka ciekawa analogia właśnie tej takiej no, nie najlepszej współpracy właśnie, którą można jakby opisać w formie sztafety, tak? Czyli mamy zespół jakiś sztafetowy i on biegnie, każdy biegnie swoje tam 200 metrów, przekazując dalej ten projekt po przebiegnięciu. No i oczywiście każdy robi wszystko, żeby jak najszybciej przebiec ten swój odcinek, jak najlepiej go wykonać, no i przekazać tą pałeczkę dalej. Tylko problem polega na tym, że to nie jest najbardziej efektywny sposób współpracy wewnątrz takiej organizacji. I on zazwyczaj bardzo często wygląda w ten sposób. Czyli mamy tam jakiś zespół product ownerski, jakiś taki interesariuszy biznesowych, którzy tworzą jakieś rozwiązanie, o którym myślą, mówią, że okej, to jest nam bardzo potrzebne, to jest nasza innowacja, której szukamy. Opracowują je, przekazują na przykład do zespołu design, który tworzy jakieś rozwiązanie właśnie za pomocą właśnie grafik, tworzy jakąś aplikację, projektuje ją, potem po stworzeniu już jej całej przekazuje to zespołem IT, gdzie to IT jakby to buduje. Tylko problem polega na tym, że w momencie, że te sprinty, które każdy z tych grup robi je zupełnie w oddzielnym ekosystemie, w swoim jakby podejściu do swoim jakby wizji do stworzenia tego projektu i na koniec końców wychodzi jakiś projekt, który nie ma się nijak do tego, jakie są oczekiwania klientów czy użytkowników, którzy nie są zadowoleni i wtedy projektanci obwiniają designerów, designerzy projektanci, a product ownerzy obwiniają wszystkich, że po prostu nie pracują jakby z kompetentnymi ludźmi. I teraz kogo winić w takiej sytuacji? No tak naprawdę nikogo, bo jakby po prostu winna jest taka struktura organizacji, która jakby spycha ten projekt dalej, jakby nie pozostawia go już bez kontroli, bez wsparcia osób, które powinny to kontrolować i właśnie go wspierać. I jak to robić, żeby to było jednak lepiej i bardziej efektywne? No moim zdaniem właśnie tutaj dużą rolą odgrywają UX, czyli ja ich w ogóle nazywam takich, jakby rolą UX jest bycie takim korporacyjnym rebeliantem, który właśnie łamie te silosy i współpracuje jakby ze wszystkimi, łączy kompetencje całego zespołu, ale nawet nie w takim zakresie, że on zrobi wszystko, tylko dlatego, że rozmawiając z IT jest w stanie zrozumieć, jakie są ograniczenia, a rozmawiając z product ownerem rozumie na przykład właśnie potencjał biznesowy danego projektu i tego, co powinno być wykonane. Więc takie holistyczne podejście do projektu i patrzenie na niego z takiej perspektywy, takiego big picture z organizacji jest kluczową i zarówno rolą, jak i też kompetencją nie tylko UX designera, ale każdego, kto jakby chciałby tak pracować i wierzy w to podejście innowacyjne i w tego, żeby te projekty, które zostały wykonane, no jakby na samym końcu nie kończyły się odrzuceniem przez użytkowników i przez klientów. Co oznacza patrzeć tak holistycznie na organizację? No, mamy takie trzy główne obszary, które są jakby związane z tożsamością i tutaj mamy właśnie strukturą organizacji i samą marką. Mamy oczywiście bardzo ważną tą część, która jest związana z doświadczeniem i to doświadczenie łączy się i zarówno z marką samą, z brandem, który tworzy te produkty i usługi oraz z produktami, tak? Czy produktami, czy usługami, które dana organizacja proponuje. Oraz mam jeszcze tą trzecią taką główną część, to jest jakby architektura i tutaj architektura jakby z mojej perspektywy jest to wszystko to, co powoduje, że to w ogóle wszystko działa, tak, że to wszystko jakby jest jakby zapięte i że na przykład te linie produkcyjne działają, tak, że bank wykonuje swoje podstawowe korowe funkcje i jest w ogóle w stanie to zrobić. I z punktu widzenia się takiego całego projektu powinniśmy spojrzeć na to z każdej z tych perspektyw. Oczywiście mając jakieś tam, będąc projekt designerami, skupiam się głównie na naszym doświadczeniu, ale musimy być świadomi tych pozostałych części i rozumieć, jakie są jakby ograniczenia albo co chcemy osiągnąć dzięki na przykład właśnie pokazaniu naszej tożsamości. Więc jak budować taki zespół do zadań specjalnych, czyli tak zwany project team.
To są, wydaje mi się, że to jest jedno z głównych kompetencji wewnątrz organizacji, która pozwala zbudować taki zespół na czas trwania projektu, gdzie wśród właśnie user experience, wokół user experience designera i product ownera budujemy taką kohortę ludzi, którzy po prostu są w stanie dowieść ten projekt do końca, zbudować ten cały ekosystem, zarówno ze strony designerów, jak i interesariuszy tych biznesowych, którzy potrafią odpowiedzieć na wiele pytań związanych właśnie czy tam z tożsamością, czy z architekturą, czy właśnie z jakimiś ograniczeniami, czy też na przykład compliance. To jest bardzo istotne, bo taki zespół jest w stanie w krótkim czasie samodzielnie rozwiązać bardzo wiele problemów. Tak? Nie wymaga jakby dodatkowych analiz gdzieś właśnie i rozbijania się o te silosy, które nie są w stanie dostarczyć mu na czas odpowiedzi. Kolejną taką rzeczą w trakcie tworzenia innowacji jest proces i właściwie używanie skrótów w tym procesie. Jest taki problem, że czas jest w ogóle wrogiem podczas tworzenia innowacji. Im dłużej ona trwa, tym mniejsza szansa na powodzenie. I taki typowy proces tworzenia usługi bądź też produktu wygląda oczywiście w bardzo dużym uproszczeniu. Także, że mamy jakiś pomysł, potem go tworzymy, uruchamiamy, wyrzucamy go na rynek, sprawdzamy, jak nasi klienci na niego reagują, wyciągamy wnioski i wracamy z powrotem do tej części pomysłu, gdzie znowu obmyślamy, jak go zmienić, co poprawić albo co zrobić na nowo. No i to trwa bardzo długo i kosztuje bardzo dużo też zasobów. I to, co w takim procesie właśnie tworzenia innowacji powinniśmy robić, to jest tworzyć takie skróty, czyli mieć możliwość wymyślenia sobie jakichś pomysłu i zwalidowania, czy ten pomysł jest dobry, czyli jeszcze przed właśnie wyjściem na rynek. To jest to, co jest jeden z tych punktów siedem tipów na tworzenie innowacji przez Forbesa było opisane. Więc jak tworzyć, jak powinno się, tak konkludując, jakie są czynniki dobrej, tworzenia dobrej innowacji, no to jest na pewno ten multidyscyplinarny zespół, dobrze zrozumiane strategia i cele biznesowe, czyli co w ogóle mamy osiągnąć, oraz insight od użytkowników, więc jakby to przełożyć na taki proces, to można by go narysować w ten sposób, tak? Czyli że wspólna praca wewnątrz organizacji, tworzenie tego zespołu i te trzy czynniki przekładają się na tworzenie takich sensownych rozwiązań, innowacyjnych rozwiązań na styku tych trzech obszarów. Jeszcze chciałem opowiedzieć o kilku kwestiach związanych właśnie z tym procesem. Po pierwsze, z testowaniem rozwiązań. To, co jest jakby super istotne, jest to, że w procesie design thinking i w procesie tworzenia też takiej innowacji, czy design, walidacja naszych produktów jest kluczowym narzędziem do potwierdzenia tego naszego kierunku, w którym idziemy, czyli tego wektora, tego rozwiązania, które ma przynieść nam ten sukces. I ta walidacja w tym procesie znajduje się na kilku poziomach, bo ona się odbywa na kilku etapach. I po pierwsze mamy w tym etapie pierwszym, takim fazie researchu, to jest taka eksploracja i walidacja naszych założeń i hipotez, to jest taka właśnie walidacja eksploracyjna, w której chcemy się jak najwięcej dowiedzieć i za pomocą właśnie różnych technik badawczych zdobywamy wiedzę na temat i potrzeb użytkowników, i naszych ograniczeń, i jakichś naszych ukrytych agent, jeżeli chodzi o strategię biznesową, którą chcemy potem przełożyć na projekt, ale również w momencie tworzenia rozwiązań i właściwie prototypów, czyli w momencie już jakby w końcowej fazie tego procesu, kiedy mamy już wymyślony jakiś konkretny produkt, czy mamy zaprojektowaną jakąś aplikację czy usługę, chcemy ją przetestować przed oddaniem jej do jakby w moment wdrożenia. I to jest też ten moment, kiedy on pozwala nam na walidację tego, czy to w ogóle ma sens. Tak? I też jakby to, co jest jakby istotne, to, że nie zawsze jakby to nie jest, ten proces design thinking nie jest procesem na stworzenie na pewno dobrego rozwiązania. Wręcz przeciwnie, jest to proces, który nam przyspiesza sprawdzenie, czy to nasze rozwiązanie jest słuszne, czy nasz kierunek jest dobry. I właściwie
To, co należy robić, to testować, sprawdzać, zaangażować użytkowników na tym, zarówno na początkowej fazie, żebyśmy zrozumieli, co jest dla nich ważne i na czym powinniśmy się skupić, byśmy mogli potwierdzić nasze hipotezy, jak i również na tej końcowej fazie, w której my już mamy jakieś założenie, mamy jakieś rozwiązanie, które stworzyliśmy, ale chcemy sprawdzić, czy to nasze rozwiązanie faktycznie odpowiada tym potrzebom. Jeżeli chodzi o to, kogo powinniśmy badać, z kim powinniśmy rozmawiać, no tutaj jest kilka teorii, ale jednym z takich głównych założeń jest to, żeby celować właśnie w taką początek mainstreamu, czyli wczesnych naśladowców, wczesna większość, czyli ten moment, kiedy ta innowacja już wyszła, powiedzmy, z okopów, już jest widoczna, ale nie jest jeszcze właśnie całość rozpowszechniona u wszystkich i nie każdy jakby już z tego kursu nie jest taka powszechna. To też jest jakby bardzo istotne, żeby dobrze zdefiniować te osoby, od których chcemy ociągnąć ten feedback, chcemy wyciągnąć jak najwięcej informacji. No i to jest właśnie też ten moment, kiedy w trakcie takich badań może się okazać, że nasz klient mówi nie i że nie jest zainteresowany tym naszym rozwiązaniem. I to jest też bardzo ważny moment w procesie projektowym i też bardzo ważny, moim zdaniem, moment dla UX designera, który jest takim moderatorem tego procesu. I to, co powiedzmy, że cały ten proces polega na tym, że jak dobrze zostanie zaprojektowany, to ten nasz zespół projektowy bardzo silnie się angażuje w rozwój tego rozwiązania, tak? Ma wiele pomysłów, tworzymy ten nasz pomysł, jest jakby wyciągnięty z setki innych pomysłów, które mieliśmy, jakby bardzo dużo wysiłków w to włożone i ten projekt, ale no, w momencie testowania, w momencie sprawdzania tego, jak klienci oceniają go i okazało się, że to nie jest to dobre rozwiązanie, to nie jest rozwiązanie, które szukają, no, jest taki moment załamki, mówiąc prosto, tak? Mówimy, hej, no to, że ten proces nie działa, doszliśmy do ślepego zaułku, to wszystko było bez sensu i jakby co teraz? Lepiej nam było po prostu to nie testować i wrzucić na produkcję, tak zwane. No i to właśnie jest taki typowy błąd, i typowy zarzut też, który ludzie stawiają właśnie w metodologii design thinking, że to nie jest właśnie bardzo dużo jest jakby porażek związanych właśnie z tą metodologią, tylko właśnie w całym tym procesie chodzi o to, żeby podejść do tego w sposób rozsądny, nie tym emocjonalny, ponieważ jak myślimy o tym, co właśnie, jeżeli w krótkim czasie udało nam się przejść, stworzyć ten skrót w tym procesie, czyli mieć jakiś pomysł, sprototypować go i sprawdzić, czy on działa, to zaoszczędziliśmy sobie i tak bardzo dużo tego procesu. Nie stworzyliśmy tego waterfalla, który to nas doprowadza do rozczarowanego klienta. No i wyciągnęliśmy wnioski, które właśnie mogą zasilić nasz kolejny cykl, kolejną iterację, kolejny sprint, który pomoże nam stworzyć jakby lepsze rozwiązanie. I też jedną z taką rzeczą podstawową, które ja się dosyć kieruję i to jest też bardzo ważne, zwłaszcza przy pracy jako designer, są te słowa fail fast, czyli że po prostu doprowadzenie do jak najszybszej porażki albo do jak najszybciej, mówiąc inaczej, jak najszybciej walidacji tego naszego rozwiązania, tak, żebyśmy mogli po prostu jak najszybciej wyciągnąć wnioski i zmienić swój sposób myślenia, sposób pracy i pracować na czymś innym. To też jest jakby inny cytat, bardzo ciekawy, może bardziej współczesny. Na przykład Elon Musk powiedział kiedyś coś takiego, że jeżeli chcesz osiągnąć sukces, wymyśl sobie, kim chcesz być za 10 lat i potem spróbuj zrealizować ten plan 10-letni w jeden rok. I on wtedy powiedział, że najprawdopodobniej poniesiesz porażkę, ale i tak będziesz dużo bardziej zaawansowany niż ci ludzie, którzy po prostu jakby planują krok po kroku ten 10-letni plan, będziesz dalej niż oni. I to jest jakby bardzo prawdziwe w tym kontekście, że ten skrót w procesie pozwala nam bardzo szybko wykonywać te iteracje i bardzo szybko tworzyć nowe rozwiązania, które niektóre po prostu nie są dobre, ale przynoszą nam wiele, wiele wiedzy. I też moim takim z mojego doświadczenia wynika, że właśnie rola tego UX designera jest trochę taką rolą takiego moderatora, który przygotowuje ludzi na sukces poprzez porażkę, tak? Czyli że to właśnie to jest ta osoba, która bierze
w organizacji na siebie ten ciężar komunikowania tego, że to jest złe rozwiązanie, że udało nam się to sprawdzić jeszcze przed właśnie wprowadzeniem i musimy to teraz zmienić, poprawić, wykonać ten pivot, zmienić sposób, w jaki myślimy o danym problemie. Jeszcze kilka słów może o narzędziach, które przydają się w trakcie tego procesu, przydają się w trakcie tworzenia innowacji. Pierwsze to jest właśnie ten prototypowanie rozwiązań. Tak? Jakby nie jesteśmy w stanie zwalidować gotowego rozwiązania. Czy jesteśmy, ale wtedy ten proces nie będzie tym skrótem, nie osiągniemy tych cykli, szybkich cykli. Więc to, co musimy zrobić, to jako projektanci, jako designerzy, musimy wymyślić jakieś koncepty, czyli właśnie prototypy, które będą udawać gotowe rozwiązanie, które będą udawać usługę czy produkt na tyle dobrze, abyśmy mogli to rozwiązanie zderzyć z użytkownikami i przetestować. Czyli właściwie celem prototypu jest możliwość jego walidacji. I prototyp jest o tyle dobry, o ile właśnie może nam posłużyć do sprawdzenia tego z użytkownikami. I tych prototypów jest bardzo dużo. To nie muszą być zawsze makiety czy jakieś service blueprint, które opisujemy. Mogą być to właśnie bardziej jakieś takie fizyczne prototypy, bądź też storyboardy, bądź jakikolwiek sposób, który nam pozwoli zwalidować to rozwiązanie. No, w danej sytuacji można ich wymyślić bardzo, bardzo dużo różnych rodzajów. Kolejną rzeczą, którą jest też jakby istotne, są jakby takie metodologie, które pozwalają stworzyć ten skrót, czyli na przykład design sprint, który jest jakby takim procesem design w pigułce, kilkudniowym warsztatem, przy którym przechodzimy od tej fazy ideacji poprzez tworzenie rozwiązań i walidowanie ich, który wydaje mi się w ogóle jako taką pracę warsztatową jest świetny, dlatego że bardzo dobrze ustrukturyzowuje jakby krok po kroku, co należy zrobić, aby sprawdzić, czy nasz pomysł jest faktycznie tym pomysłem, którego szukają użytkownicy, tak? Dojściem właśnie do tego prototypu i stworzeniem tych testów i walidacji. I to jest jakby no, po prostu to, co powiedziałem, że on jest jakby procesem w takim pigułce i tutaj jego benefity. I to może jeszcze na zakończenie tylko powiem jeszcze jedną rzecz, że dlaczego też akurat ten design sprint i dlaczego, co jest w nim jakby o tyle ciekawego. Mi się wydaje, że jedną z takich głównych rzeczy, którą musimy się nauczyć jako projektanci, którzy idą przez ten proces, jest właśnie ten schemat podejmowania decyzji. Dlaczego idziemy w tym danym kierunku, a nie w innym? No i oprócz oczywiście takich typowych walidacji z użytkownikami, insightów z użytkownikami jest też jakby zbieranie jakby tych danych z organizacji, jakby syntezowanie ich w ramach jakiegoś frameworku tak, aby te nasze decyzje były były jakoś podszyte tym, że po prostu wiemy, dlaczego konkretny wybór poszliśmy w tym kierunku, a nie po prostu w innym, że to nie może być tylko nasz taki gut feeling, tylko po prostu naprawdę to musi być oparte o jakieś syntezy, a w dobry sposób, jakby, żeby zebrać syntezę, zarówno jakby informacja od użytkowników, jak i spróbowanie zebrania tej wiedzy, która znajduje się obecnie w organizacji, czyli jakby tworzenie, analizowanie danych i wzmocnienie tej naszej decyzji.